Ojcze. Synu. Zawsze mówiłem za dużo. Dzisiaj pierwszy raz słuchałem. Słuchałem Jego. Późno Cię pokochałem, piękności, taka dawna, a taka nowa. Krzyknęłaś i z hukiem otworzyłaś moją głuchotę. Zabłysłaś i przegnałaś ślepotę. Tchnęłaś słodką woń, a ja nią odetchnąłem. I oto wzdycham ku Tobie. Amen. Skosztowałem Cię i oto łaknę i pragnę. Dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za Twoim pokojem. Poniżyłeś się. Poniżyłeś cesarza, mojego syna. Poniżyłeś całe cesarstwo. Nie jesteś już nadwornym mówcą. Nie jesteś głosem cesarza. Nikt nie będzie Cię więcej słuchał. Waleriuszu? Zawiodłeś nasze zaufanie. Wystawiłeś nas na pośmiewisko całego cesarstwa. Nie będziemy tego tolerować. Nie jesteś tu już mile widziany. Wracaj tam, skąd przybyłeś. Nie zdołali przejąć bazyliki. Twoje nawrócenie dodało ludziom odwagi. Czuwają. Cesarzowa nie mogła zabić nas wszystkich. Co zamierzasz? Jadę do Ostii z matką i synem. Stamtąd płyniemy do Afryki, do domu. A kiedy już przypłyniecie? Chcę pogłębiać wiedzę, modlić się i żyć w odosobnieniu. Nie będzie ci łatwo wieść takie życie. Mówię to z doświadczenia. Nie czuję się godny kapłaństwa. Bóg zechce od ciebie więcej. Proszę. To atrament. Spożytkuj wszystek. Rozmawiałem z kapitanem. Za 3 dni wypływamy. Zawsze chciałam być pochowana w rodzinnej ziemi. W Afryce. Nie pora o tym myśleć, matko. Teraz to już bez znaczenia. Możesz mnie pochować gdziekolwiek. Nawet tutaj.
W życiu miałam tylko jedno pragnienie. Jeden cel. Żeby przed śmiercią zobaczyć Twój chrzest. Daj mi rękę. Nie ma się czego bać. Wsłuchaj się w ciszę. Nasze życie jest jak skorupka, kruche, nietrwałe. Ale mamy w sobie coś, co nie jest kruche, nie jest nietrwałe. Mamy w sobie życie wieczne. Dorzucić do ognia. Z życiem. Pomóżcie mi. Królu. Jesteśmy gotowi. Ludzie czekają na rozkazy. Podtrzymywać ogień. Niech wiedzą, że tu jesteśmy. Kiedy minie burza, podejmiemy działania. Cała natura ludzka przez grzech pierwszego człowieka upadła od prawdy do próżności. I dlatego inny psalm mówi: człowiek podobny się stał do próżności. Dni jego jak cień mijają. Lecz nie na próżno Bóg stworzył wszystkich ludzi. Zaczekaj. Poprawka. Lecz nie na próżno Bóg stworzył wszystkich synów ludzkich, ponieważ wielu uwalnia od próżności przez swojego Syna, Jezusa. Może być? Drogi przyjacielu, chciałbym być teraz z Tobą, żeby pobłogosławić narodziny Twojego pierworodnego. Ale w tych ciężkich czasach nie mogę opuścić miasta. Wiem z doświadczenia, że wystarczy, byś wziął Syna na ręce, a zrozumiesz, że to On jest prawdziwym błogosławieństwem. W tej godzinie próby Kościół zapracowuje sobie na przyszłe uznanie. To wszystko, co masz? Jesteśmy oblężeni. Ja chętnie wezmę. Saro? Tak. Dzień dobry.
Woda. Nie ma więcej? Woda się skończyła. Odcięli dopływ. Wandalowie odcięli dopływ wody. To moje. Nie. Moje, mówię. Przestańcie. Do czego ci to? Odcięli dopływ wody. Musimy nabrać ze studni albo umrzemy. Jeśli ulegniemy panice, wandalowie zwyciężą, zanim sforsują miejskie bramy. Panika i przemoc zabiją nas szybciej niż pragnienie i głód. Jako wasz biskup i mieszkaniec Hippony obiecuję, że jest nadzieja. Odłóż to. Wszyscy umrzemy. Nadzieja umarła. Nie, Fulwiuszu. Nie umarła. Bo wciąż jest szansa na ocalenie miasta. Macie na to moje słowo. Przekonam wandalów, żeby złożyli broń. Co on wygaduje? Wszyscy umrzemy. Jak? Miej wiary. Traktat pokojowy. Zadziwiasz mnie, Augustynie. Powinieneś wiedzieć, że Rzym nie zwykł prosić o pokój. Co najwyżej go proponować? Namiestniku. Szanowni członkowie rady, bądźcie rozsądni. Odkąd Genzeryk i wandalowie najechali Afrykę, spalili do gołej ziemi Tingis, Kartenę i Cezareę. Hippona nie upadnie. Ocali nas cesarska flota. Gdyby miała przypłynąć, już by tu była. Wszyscy mamy dosyć wojny. Wandalowie też. Trzeba wysłać poselstwo do Genzeryka i w imię Boga błagać go o pokój. Namiestniku, wojsko, rzymskie. Zanieście ich tam. Centurion Fabiusz Domicjusz, na twoje rozkazy, namiestniku. Cieszy mnie twój widok. Który legion? Siódmy. Myślałem, że przestał istnieć. Ponieśliśmy klęskę, ale kilka centurii ocalało. Eskortowaliśmy ludność przez terytorium wandalów. Pod osłoną burzy przekroczyliśmy ich linię. Słyszeliście? Ci żołnierze są dowodem na to, że oblężenie może się skończyć. Wandalów można pokonać. Nie traćmy nadziei. Rzym zwycięży. Twoja obsesja na punkcie walki zbrojnej przyniesie miastu zniszczenie. Tylko jedno mnie nie cieszy. Twój widok, biskupie. Znasz mnie? Mój ojciec cię znał.
Jesteś synem Ilariusza. Ambrozy miał rację. Zostałem kapłanem, ale Bóg chciał ode mnie więcej. Od kilku lat byłem biskupem. Ukończyłeś wyznania. Co będziesz mi teraz dyktował? Mam kilka pomysłów, ale jeden jest szczególnie pilny. Obrona Kościoła przed zarzutami, jakoby prowadził cesarstwo do upadku. Od splądrowania Rzymu przez Alaryka jesteśmy obwiniani o wszelkie zło. Tymczasem to Kościół będzie stał na straży rzymskich tradycji, w czekających nas niepewnych czasach. Masz już tytuł? Państwo Boże. Biskupie. Straszna rzecz. Boże. To ojciec Babilus. Odrąbano mu ręce. Dlaczego? Obcięto język. Donatyści. Fanatyczni donatyści. A to różnica. Wiem. Jeśli jednak morderstwo wyjdzie na jaw, ludzie nie będą się bawić w subtelności. A to grozi wybuchem wojny domowej między katolikami a donatystami. Co zamierzasz? Debata? Tak. Ty jesteś biskupem donatystów, ja katolików. Niech nasi kapłani zbiorą się w Kartaginie i publicznie debatują, aż ustalą, gdzie leży prawda. Prawda. A kiedy już to ustalimy? Jeśli prawda leży po waszej stronie, przejdziemy na donatyzm. Jeśli po naszej, wy przejdziecie na katolicyzm. Wszyscy chcemy pokoju, ale nie ma pokoju bez prawdy. Ustalmy ją. Byłaby to nierówna walka. Nikt nie pokona takiego mówcy jak ty. Nie będę przemawiał. Ty? Nie będziesz przemawiał? Interesuje mnie tylko jedno, Sydoniuszu. Prawda. Jeśli z pomocą Bożą okażemy się zwycięzcami, chciałbym uniknąć jakichkolwiek podejrzeń, że o wyniku zdecydowała biegłość w retoryce, a nie prawdziwość argumentów. Jeden warunek. Sędzia musi być neutralny, poza wszelkimi podejrzeniami. Wybierzemy go wspólnie. Ilariuszu Domicjuszu, zwracamy się do ciebie, bo jesteś najbardziej cenionym sędzią w prowincji. Zwykle sądzę w sprawach karnych, nie religijnych. Nie jestem nawet chrześcijaninem. Nie szkodzi. Wystarczy, że orzekniesz prawdę. Musicie być pewni swego, skoro wszystko uzależniacie od publicznej debaty. Nie swego. Prawdy. W tym konflikcie zginęło wielu ludzi. Dlatego jesteś nam potrzebny. Fabiuszu? Mój syn. Mój też miał takie oczy. Jest na mnie zły. Obiecałem mu, że spędzimy razem dzień. To moja wina, Fabiuszu. Zabrałem ci dziś ojca. Na pewno nie chcesz przemawiać? Poradzisz sobie. Wolałbym posłuchać ciebie. W tym sądzie wszystko się zaczęło. Miejmy nadzieję, że się nie skończy.
Kartagińczycy. Pozwólcie mi mówić. Zwrócono się do mnie, żebym rozsądził wasz spór. Wysłucham uważnie obu stron. Będę sądził obiektywnie, ufając, że prawda, którą dziś ustalimy, pomoże wam się zjednoczyć. Oficjalnie otwieram tę debatę i jako pierwszego proszę o zabranie głosu biskupa donatystów Sydoniusza. Znamienity sędzio, stoję tu dziś przed wami, szanowni zgromadzeni, i przed Bogiem. Mógłbym poruszyć temat religii, grzechu, sprzeniewierzenia się Pismu i historii rozłamu między nami. Dzisiaj jednak chcę mówić tylko o pewnym człowieku, kapłanie, który jest największym grzesznikiem z nas wszystkich. O biskupie Augustynie. Czy nie milczałem wystarczająco długo? Czas podnieść zasłonę skrywającą prawdę o naszym umiłowanym biskupie. Człowieku, który podejmował się obrony samych morderców i osobników o najniższej moralności. Był niewolnikiem ambicji. W pogoni za sukcesem wykorzystywał w niegodny sposób swój talent oratorski. Boży człowiek, zżerany przez żądzę, chciwość i własne ja. W swoim narcyzmie posunął się tak daleko, że sam dla siebie stał się bez mała Bogiem. Miała to być debata o prawdzie, ale prawdę przesłania jeden człowiek. Nie ma większego grzesznika niż Augustyn. Wyświęcenie go na kapłana świadczy o tym, że katolikom nie można ufać. Nie zamierzałem zabierać dziś głosu. Ale ponieważ stałem się tematem dyskusji, moim obowiązkiem jest przemówić. Sydoniusz ma rację. Ambitny, pełen żądz, narcyz. Taki byłem. Bóg dał mi matkę. Ona mi pokazała, że nic w tym materialnym świecie nie jest warte naszej ambicji. Dał mi kobietę. Pokazała mi, że miłość oznacza wyrzeczenie się samego siebie. Dał mi syna. Kiedy zacząłem wierzyć, że stworzył go na mój obraz, zabrał mi Adeodatusa, pokazując, że mojego syna stworzył na swój obraz. Ambitny, pełen żądz, narcyz. Taki byłem. Wciąż jestem. Jak my wszyscy. Jak wszyscy. Ale nikt z nas nie jest sam. Nigdy. Nawet w rozpaczy, zgorzknieniu i ciemności. Bóg trwa przy nas. Nikt nie jest takim bratem jak On. Takim przyjacielem jak On. Nikt tak nie kocha jak On.
Zwycięstwo do nazystów albo następna trafi w twoje serce. Nie kładziesz się? Zaraz. Powziąłeś już decyzję? Wciąż się zastanawiam. Fabiuszu, pożegnaj się z ojcem. Dobranoc, ojcze. Dobranoc, synu. Biegnij do łóżka. Szkoda, że Augustyn cię w to wciągnął. Muszę tylko ustalić prawdę. Jestem sędzią, to mój obowiązek. Jesteś też ojcem. I mężem. Nie zapominaj o tym. Prosiliście, żebym rozsądził wasz spór. Werdykt sędziego świadczy zarazem o nim samym. Dobrze, jeśli działał w zgodzie z własnym sumieniem. Źle, jeśli było inaczej. Tak więc, na mocy nadanego mi urzędu, ogłaszam, że zwycięstwo w niniejszej debacie odnieśli mówcy katoliccy. Wyznawana przez nich doktryna jest prawdziwa. Augustynie, biskupie Augustynie, przemierzyliśmy pustynię, żeby złożyć swój los w twoje ręce. Zabrać rannych. Trzeba wyjąć grot. Idź po medyka. Wnieście go. Jak ranni? Wkrótce wydobrzeją. Z bronią nie można. Dlaczego? To święte miejsce. Lucillo, puść ich. Święte jest tylko życie tych ludzi, a żyją dzięki temu mieczowi. Gdzie Glabriusz?
odwagi. Tu jesteś. Jak się czujesz? Niedługo przestanie boleć. Pomogli ci? Nie można mi już pomóc. Medyka, szybko. Nie musisz krzyczeć. Fabiuszu. Co zamierzacie? Nie przeszkadzaj, to spróbujemy go uratować. Biskupie. Proszę. Wyjęliśmy go z boku twojego żołnierza. Będzie żył? Ta strzała była przeznaczona dla mnie. Zasłonił mnie. Czasem trzeba czegoś więcej niż miecza, żeby ocalić życie. Lucillo. Tak ci na imię? Dziękuję. Jak zrozumieć, czego chce od nas Bóg? Namiestniku, dziękuję za przybycie, centurionie. Rozmawiałem z dowództwem garnizonu. Są gotowi przejść pod twoją komendę. To dla mnie zaszczyt, ale oni wiedzą lepiej, jak bronić Hippony. Możliwe. Nikt jednak nie mówi o obronie. Myślałem o ataku. Pod twoją komendą żołnierze rozbiją oblegających i Hippona będzie wolna. Wandalów jest kilkadziesiąt tysięcy. Nie szkodzi. Rzym zawsze pokonywał liczniejsze armie. Wandalowie myślą, że tylko patrzeć, jak się poddamy. Zwycięstwo byłoby punktem zwrotnym w tej wojnie. Jestem namiestnikiem całej prowincji. Mógłbym teraz siedzieć w Kartaginie. Ale zjawiłem się w Hipponie krótko przed Wandalami. Wiesz dlaczego? Bo zawsze uważałem, że kontratak powinien nastąpić tutaj. Poślemy tych barbarzyńców tam, skąd przybyli. Ocalimy cesarstwo. Pomyśl o zaszczytach, jakie na ciebie spadną. Wolę myśleć o ludziach, których stracimy. Mieszkańcom Hippony twój miecz przyniesie ocalenie. Co z nim? Przetrzymał noc. Z Bożą pomocą przetrzyma kolejną. Nie z Bożą. Z twoją. Starałam się tylko mu nie zaszkodzić. Ilu będzie zdolnych do walki? Do walki? Równie dobrze mogłeś ich zostawić na śmierć. Masz rację. Może tak by było lepiej. Dziś nie masz miecza. Żołnierz nie zawsze walczy. Więc nie każ walczyć swoim ludziom. Pozwól im żyć. Pytanie brzmi, pozwolić żyć żołnierzom, a umrzeć miastu? Czy pozwolić żyć miastu, a umrzeć żołnierzom? Jesteśmy podzieleni na 12 oddziałów, każdy po półtorej centurii. Łącznie 1800 ludzi. Razem z moimi 2000. Za mało. Ilu jest zdolnych do walki mieszkańców? Przynajmniej 5000. Trzeba ich wcielić. Potrzebujemy więcej ludzi. Tutaj, tutaj i tutaj. Chodźmy.
gdzie wszyscy? Na wieść o przygotowaniach do ataku wrócili do służby. To tam, a to tam. Linia oblężenia przebiega tędy. Zaatakujemy w ich najsłabszym punkcie. Ale jest najbardziej odległy. Otóż to. Tam nie będą się nas spodziewać. Zadziała element zaskoczenia. Z obleganych, oblegający. Centurionie, musimy porozmawiać. Przekaż mi rannych. Odpowiadam za nich. Są tu z własnej woli. Więc każ im wrócić do bazyliki. Stracą twarz. Przyznaj, że lubisz być panem ich życia. Mają prawo do bohaterstwa. Najpierw zablokuj. Tego prawa też im odmawiasz? Wy, chrześcijanie, macie mentalność niewolników. Ta wasza poddańczość, pesymizm. I kto to mówi? Z najprzyziemniejszych rzeczy tego świata uczyniłeś sobie bożków. Co ty możesz wiedzieć o świecie? Nie odstępujesz na krok swojego biskupa. W naszej wspólnocie jest więcej życia niż we wszystkich miejscach, w których byłeś. To nazywasz życiem? Oczywiście. Nie wiesz, czym jest życie. Nigdy nie widziałaś zachodu słońca nad polem bitwy. Nie piłaś wody ze źródła na środku pustyni. Nie znasz smaku świeżego owocu po tygodniach spędzonych na morzu. Nigdy... Stryju, papieskie okręty. Musimy zabrać twoje pisma i natychmiast odpłynąć. Dokąd? W bezpieczne miejsce. Do Rzymu. Nie chodzi mi o to, dokąd popłyną okręty, ale o nasze przeznaczenie. Co nas czeka? Co mnie czeka? Jeśli porzucę miasto, które powierzył mi Bóg. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Wojciech Fladziński. Fragment Państwa Bożego w przekładzie księdza Władysława Kubickiego. Czytał Stanisław Olejniczak.